Hej, hej, witam kochani. Zainspirowałam się wczorajszą wróżbą. Wróżba się przyjęła, spodobała Wam się, więc dzisiaj wpadłam na taki pomysł, żeby jeszcze raz z tą wróżbą spróbować. Dla tych, którzy są niewtajemniczeni, za chwileczkę wszystko wyjaśnię, a będziemy sobie stawiać karty tym razem z kociej kabały, dlatego że dawno po prostu tych kart nie było i postanowiłam je odświeżyć. I będziemy pytać sobie o trzy kwestie. Pierwsza to będzie, ogólnie to będzie dotyczyło sytuacji, w której się znajdujecie, więc każdy może sobie tam pomyśleć o jakimś swoim problemie, jakiejś trudnej sytuacji, z której szuka po prostu wyjścia i będziemy sobie odpowiadać na trzy pytania. Pierwsze, jaka cecha u Was będzie pożądana w tej sytuacji? Cecha tudzież sposób zachowania, jaki będzie pożądany. Druga kwestia to, jakie zachowanie, sposób działania, jaka cecha będzie w tej sytuacji niepożądana. No i trzecia kwestia to jest rezultat, czyli co Wy możecie tutaj, stosując się do wskazówek, osiągnąć z tej całej sytuacji, czyli jaki jest potencjał tak naprawdę w tej sytuacji. Zobaczymy, co nam tu wyjdzie, czy w ogóle wyjdzie nam coś sensownego. Zaraz sobie obejrzymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja sobie tylko przełożę te karty, one się tutaj będą pewnie mi strasznie ślizgać, ale jakoś je ujarzmię. No i tak, ja najpierw wykładam karty i zrobimy sobie to w ten sposób, że wyłożę. I za chwileczkę jeszcze dla tych, którzy są niewtajemniczeni, to objaśnię, jak wybieramy, jak będziemy wybierać poszczególne opcje. Bo za chwileczkę wszystkie karty będą odkryte, także będziecie mogli wszystko zobaczyć. Ale właśnie za chwilkę objaśnię dla tych, którzy po prostu nie widzieli poprzednich wróżb, nie wiedzą, jak to się będzie odbywało, objaśnię po prostu, na jakiej zasadzie dokonujemy wyboru. Wybór oczywiście powinien być intuicyjny. Myślimy o swojej sytuacji, swoim problemie i o tym, jak tę sytuację, ten problem rozwiązać i wybieramy sobie jedną z ośmiu opcji, aż osiem opcji. Opcja pierwsza to jest górny rząd, opcja druga rząd środkowy, opcja trzecia dolny rząd, opcja czwarta pierwsza kolumna, opcja piąta druga kolumna i opcja szósta, trzecia kolumna, opcja siódma poczynając od tej karty poprzekątnej i opcja ósma poczynając od tej karty poprzekątnej. Czyli zastanówcie się teraz, wybierzcie sobie którąś z tych opcji. Nie wydaje się to szczególnie skomplikowane, a dla mnie to jest też bardzo fajna sprawa stawiać ten rozkład, dlatego że tutaj mamy stosunkowo mało kart, bo te karty nam się będą powtarzały, ale oczywiście w różnych konfiguracjach i to daje możliwość właśnie zastosowania, odczytania w różnych możliwych wariantach. Więc to jest o tyle ciekawe, że nie trzeba za każdym razem kłaść kart na każdą poszczególną opcję, za każdym razem tasować, wyciągać, tylko po prostu mamy te karty już na stole. Mam nadzieję, że dokonaliście wyboru. Ja zaczynam odkrywać karty. Po kolei odkrywamy karty. Po kolei odkrywamy karty. I zobaczymy sobie, co nam się tutaj będzie pokazywało, jakie cechy bądź jaki rodzaj zachowania tutaj będzie pożądany, niepożądany, no i jaki będzie potencjał w tej Waszej sytuacji, o której sobie pomyśleliście. Ja to może tak trochę do góry przesunę, żeby wszystko było dobrze widać i zaczynamy już to czytanko. Dla tych, którzy wybrali opcję numer 1, górny rząd. Jaka opcja będzie...
jaka opcja będzie niepożądana w tej całej sytuacji. Bo mówiłam wcześniej chyba w odwrotnej kolejności, ale wykładając karty myślałam o tym, że zaczynam od cechy niepożądanej. Mamy kartę demona. Wszelkie wasze jakieś tak zwane cienie, czyli czy to zbytnia zaborczość, czy to kłótliwość, naciskanie na kogoś, zbytni materializm, kierowanie się waszym ego, wszystko to, co właśnie jest związane z tą naszą taką strefą cienia, czyli po prostu wyłażą z nas na światło dzienne najgorsze cechy. No czasem są takie trudne życiowe sytuacje, że faktycznie trudno zachować spokój, trudno być sobą, jak to się mówi. Czasami człowiek ma ochotę po prostu wyjść z siebie, ale tutaj nie jest to wskazane. Należałoby jednak zachować większy spokój. Natomiast, co ciekawe, cechą pożądaną jest ukrywanie, noszenie maski, czyli jakby nie obnażamy wszystkich swoich atutów bądź wszystkich swoich słabości od razu, nie pokazujemy, jakie są nasze słabe bądź mocne strony, nie mówimy o wszystkim, zostawiamy pewne rzeczy dla siebie, być może opracowujemy sobie jakąś taktykę, o której inni nie muszą po prostu wiedzieć, ale robimy to ze spokojem, czyli właśnie nie pokazujemy też na przykład naszego zdenerwowania, które mogłoby właśnie w tej karcie demona się ujawnić, bo to jest właśnie takie, co się ujawnia pod wpływem impulsu, chwili i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo ważne, żeby tutaj się w jakiś sposób powstrzymać przed takimi wybuchami złości, jakimiś takimi, nawet powiedziałabym, wybuchami agresji w niektórych przypadkach, dlatego że stonowana postawa i trzymanie swoich atutów, pewnych tajemnic dla siebie będzie dla was korzystniejsze. Potencjał w tej sytuacji jest duży, bo chodzi tutaj o uporządkowanie, znalezienie jakiegoś porządku, wyodrębnienie porządku z chaosu, czyli poukładanie pewnych spraw wokół was. Nie wiem, czego może się tyczyć wasza sytuacja, ale czy to są sprawy zawodowe, czy to są sprawy prywatne, no to w każdym razie tutaj jest szansa na to, żeby pewien porządek zbudować, żeby jakby te trybiki zaczęły odpowiednio się kręcić i odpowiednie puzzle wskoczyły na swoje miejsce. Czyli więcej osiągniecie tutaj takim spokojem, a w zasadzie nie pokazywaniem na zewnątrz swoich prawdziwych odczuć, tylko bardziej takim zamaskowaniem tego, co naprawdę myślicie, czy ewentualnie ukryciem waszej taktyki, bo nie każdy musi o tym wiedzieć. Czasami po prostu można dopiero wtedy, kiedy jest ku temu okazja, wytoczyć ciężkie działa. Druga opcja, czyli środkowy rząd, kto wybrał? Cecha niepożądana splendor, czyli zbytnia pewność siebie. Takie przeświadczenie, że ja jestem najlepszy, że tutaj powinniście mnie otaczać szacunkiem, jakąś taką, takim niemal kultem. Czuję się jak osoba wywyższona, wyróżniona w jakiś sposób. Często właśnie osoby, które na przykład mają się za uduchowione, takie mocno uduchowione, gdzieś tam po prostu sami siebie stawiają w pozycji guru, czyli chcą, żeby inni wręcz całowali ich po stopach i oddawali im cześć. I to jest jakby nie tędy droga, więc to jest po prostu tylko i wyłącznie takie zadufanie w sobie. Więc ta cecha na pewno nie będzie pomagać. Nie będzie pomagać też takie jakby zachowywanie się, jakbym już pozjadała wszystkie rozumy, albo wygrała los na loterii, zwłaszcza jeżeli jesteście tutaj na początku jakiegoś przedsięwzięcia, to jednak no, trzeba uważać, bo nie do końca musi się tak zadziać, jak wy byście tego chcieli. Cecha pożądana, zachowanie pożądane, czekajcie, bo nie mogę tego wziąć, o, to jest niebezpieczeństwo. Ja bym powiedziała, że tutaj chodzi o przewidywanie możliwych konsekwencji, nie tylko takie przeświadczenie, że ja wszystko mogę, mnie się wszystko uda i tu nie ma żadnych przeszkód na drodze, ale też takie jakby właśnie przeświadczenie, że na tej ścieżce są jakieś możliwe potencjalne przeszkody, niebezpieczeństwa, niebagatelizowanie bezpieczeństwa, czyli w tym splendorze moglibyście na przykład chcieć troszeczkę za bardzo zaryzykować, chcieć zaimponować innym, na przykład kosztem waszego zdrowia czy waszego bezpieczeństwa. I ta karta właśnie radzi, aby tutaj
bardziej się wstrzymać, być bardziej ostrożnym, bardziej przewidywać konsekwencje waszego zachowania. No i jaki jest możliwy potencjał tej sytuacji? Perfekcja, tak. Czyli lepiej się skupić na dopracowaniu pewnych szczegółów i jesteście w stanie to osiągnąć. Możecie się tutaj pokazać z takiej dobrej strony jako osoba, która zadba o wszelkie szczegóły, która jest osobą pewną, nie ponosi takiego niepotrzebnego ryzyka, można na niej polegać. Nie jest to typ takiego utracjusza na zasadzie łatwo przyszło, łatwo poszło, tylko osoba, która jednak stabilnie stąpa po ziemi i wszelkie swoje sprawy po pierwsze doprowadza do końca, a po drugie właśnie jest w stanie zadbać o wszelkie szczegóły. Zwłaszcza jeżeli bylibyście tutaj na gruncie zawodowym jakimiś przedsiębiorcami i chodziłoby o pozyskiwanie kontrahentów, to lepiej pokazać się z tej perfekcyjnej strony, aniżeli ze strony tej takiej ryzykanckiej, bo to Wam może na dobre nie wyjść. No i opcja numer 3, czyli ten tutaj dolny rząd. Jaka jest u Was cecha niepożądana? Obserwacja. Być może za bardzo jesteście skupieni na innych, patrzycie innym na ręce, chcecie gdzieś tam znaleźć się na pozycji innych osób, może Wam się wydaje, że te osoby jakoś tak mają łatwiej, szybciej dochodzą do pewnych rzeczy, być może byście chcieli coś podpatrzeć u tych osób, tu raczej trzeba by było postawić na siebie. Więc też jakby ta karta mówi, żeby za długo się nie zastanawiać, bo możemy sobie tak obserwować sytuację bardzo długo, a tu może trzeba by było ruszyć do przodu, podjąć jakieś działania, decyzje. Cecha pożądana to jest zadowolenie. To jest też taka cecha, która mówi o tym, że musimy jakby nauczyć się akceptować siebie, nie oglądać się właśnie na innych, tylko dostrzec swoje zalety, być zadowolonym na przykład ze swojej własnej pracy, wkładać w to trud, ale też nie stawiać sobie zbyt wysoko tej poprzeczki, nie wymagać od siebie takich rzeczy niemożliwych, nie porównywać siebie do innych, bo wszelkie takie próby porównywania zawsze wychodzą na naszą niekorzyść. Tylko po prostu uznać, że też jesteście dobrzy w tym, co robicie, też jesteście inteligentni, też jesteście błyskotliwi, też jesteście atrakcyjni i macie szansę tutaj innym dorównać, a nawet być lepszym od kogoś innego. No i tutaj, jeżeli chodzi o potencjał tej całej sytuacji, jakiś rezultat, mamy kartę starania, więc może się okazać, że po prostu Wasze starania, Wasza cierpliwość, Wasza sukcesywna praca Wam przyniesie tutaj jakieś profity, jakieś konkretne korzyści. Czy to na przykład właśnie w postaci materialnej, jakichś większych zysków, czy to w postaci satysfakcji, pochwały z ust kogoś innego, ale też otworzy to przed Wami jakieś nowe możliwe ścieżki, na przykład ścieżki kariery. Te starania mówią o tym, że być może właśnie zapali się taka możliwość, takie światełko w tunelu, że będziecie mogli się na przykład dzięki własnej pracy, zaangażowaniu starać o jakieś lepsze stanowisko, powiedzmy, o jakiś urząd, o jakąś osobę nawet. Czyli tutaj faktycznie trzeba postawić na siebie, na pracę własną. Opcja numer 4, czyli tutaj kolumna w dół. Tu już będą troszeczkę krótsze omówienia tych kart, bo już częściowo je omawialiśmy. Dla tych osób, które słuchały wcześniej, już pewnie sobie jakieś tam wnioski wyciągnęły. Cecha niepożądana u Was to demon, czyli jakby kierowanie się niskimi pobudkami, rządzą władzy, zemsty, jakimś gniewem, tym wszystkim, co jest określane jako nasze cienie. Czyli chcielibyśmy coś mieć, bo na przykład komuś zazdrościmy, albo jesteśmy bardzo zaborczy, gdzieś tam po prostu ego nami kieruje. No i oczywiście wychodzą z nas te nasze najgorsze cechy, takie nieposkromione, mogą rzeczywiście nam uczynić więcej szkody niż pożytku. Cecha pożądana to splendor, czyli osoby, które mają wiarę we własne możliwości, uważają siebie za osoby twórcze, atrakcyjne,
silne, mądre, takie, które mogą osiągnąć swoje cele, nie potrzebują właśnie nic tutaj robić na siłę, nie potrzebują forsować, nie potrzebują bić się z kimś o pozycję, nie potrzebują być zazdrosne, zwłaszcza w związkach. Jeżeli ktoś by tutaj pytał o sytuację związkową, relacyjną, no to właśnie ta karta splendoru mówi, że najpierw należy uznać siebie za osobę atrakcyjną, godną miłości, godną tego, żeby ktoś z nami był, ktoś poświęcał nam swój czas, uwagę, zainteresowanie, godną poczucia bezpieczeństwa. I wtedy nie mamy takiego nacisku, że musimy tam kogoś kontrolować, być chorobliwie zazdrosnymi i tak dalej, bo po prostu doceniamy swoją wartość. I wiemy, że ta osoba z nami jest, dlatego że my po prostu na to zasługujemy, bo jesteśmy wartościowymi osobami. No i tutaj potencjał tej sytuacji jest taki, że możecie wyciągnąć daleko idące wnioski, możecie dojść do takiej właśnie obserwacji, konstatacji, zaobserwować, że w momencie, kiedy wy rezygnujecie z jakichś form nacisków, kiedy przestajecie właśnie gdzieś tam ślepo forsować swoje jakieś żądania, dążenia, ale zaczynacie doceniać siebie, to nagle obserwujecie zmianę w waszym otoczeniu. Nagle ludzie też zupełnie inaczej was postrzegają. Nagle ludzie są milsi, nagle ludzie was doceniają, chcą przebywać w waszym towarzystwie, nagle jesteście atrakcyjni w oczach innych i myślę, że to dla niektórych będzie taka dosyć ważna obserwacja, można by było powiedzieć wiekopomna, bo to jest coś, co zmieni całkowicie wasz system postrzegania. Kolejna opcja to jest ta środkowa kolumna, postawa niepożądana, ukrywanie czegoś, no czyli nie owijając w bawełnę, kłamstwo. Jeżeli coś przed kimś zatajacie, nawet robiąc to w dobrej wierze, ale możecie tutaj w jakiś sposób tej osobie zaszkodzić, bądź zaszkodzić sobie w momencie, kiedy na przykład to kłamstwo wyjdzie na jaw. Też chodzi tutaj o nieukrywanie swoich prawdziwych odczuć. Jeżeli na przykład czegoś nie chcecie zrobić, czegoś się boicie, coś wam się nie podoba, z czymś się nie zgadzacie, to lepiej tutaj powiedzieć wprost. Postawa pożądana, niebezpieczeństwo. To jest jakby właśnie tak jak mówiłam wcześniej, konieczność takiego przewidywania konsekwencji swoich zachowań. Czyli musimy przewidywać z góry, jeżeli my komuś nie powiemy prawdy, bądź jeżeli nie powiemy, jak się czujemy w danej sytuacji, no to istnieje tutaj takie niebezpieczeństwo, że albo ta osoba na tym straci w jakiś sposób, że my nie powiedzieliśmy, zaszkodzimy tej osobie, albo na przykład no, będzie takie niebezpieczeństwo rozpadu związku, niedogadania się w jakiejś sprawie na przykład biznesowej, ponieważ ta druga strona no niestety nie domyśli się, czego my byśmy chcieli, więc ja bym powiedziała, że tutaj akurat warto zagrać w otwarte karty. I jeżeli my na przykład chcemy coś przed kimś ukryć, ponieważ robimy to w dobrej wierze, na przykład boimy się o czyjś stan zdrowia i wiemy, że ta osoba na przykład no, nie ma najlepszego stanu zdrowia, ale ukrywamy to przed nią, ukrywamy przed nią, nie wiem co możemy ukrywać, no na przykład wyniki badań tej osoby, czy jakieś inne rzeczy, czy na przykład swoje wyniki badań ukrywamy, że czujemy się źle, to jednocześnie musimy mieć świadomość, że sprowadzamy niebezpieczeństwo na siebie, ale być może i na osoby trzecie, postronne. Że warto by było tutaj mimo wszystko jednak dla dobra własnego, dla dobra innych osób niczego nie ukrywać. I potencjał w tej sytuacji to jest zadowolenie, czyli jak powiesz prawdę, no to będziesz miał satysfakcję, będziesz miała satysfakcję, że odważyłaś, że powiedziałaś prawdę, że nie musiałaś stosować różnego rodzaju uników. Być może jeżeli w ten sposób uda Ci się uniknąć jakiegoś niebezpieczeństwa, też będziesz zadowolony, usatysfakcjonowany, że po prostu byłeś na tyle mądry, na tyle przezorny, że wybrałeś prawdę od fałszu, bo to może tutaj w jakiś sposób właśnie uratować sytuację. Czyli wydaje mi się, że tu większość osób jednak pójdzie za tą radą i po prostu zda sobie sprawę, że nawet najpiękniejsze kłamstwo no, nie jest równoznaczne z prawdą, że czasami trzeba tą prawdę powiedzieć, nawet jeżeli by ona była dosyć bolesna. Kolejna opcja, czyli ta ostatnia kolumna. Jeżeli chodzi o niepożądaną cechę, to jest uporządkowanie. Ja tutaj widzę przede wszystkim takie osoby, które są
pedantyczne. Mają wszędzie po prostu nienaganny porządek, wszystko tutaj musi grać i buczeć, ale takie osoby pedantyczne wręcz do przesady, czyli tutaj bardzo drobiazgowe, bardzo dużo czasu może im to zajmować, takie też wymagające porządku od innych i często właśnie na przykład domagające się zachowania pewnych reguł, pewnego porządku. Wiecie, ludzie zazwyczaj takich ludzi nie lubią, którzy im coś nakazują, bo ty robisz niewłaściwie, musisz to robić tak albo inaczej, bo to są tacy moralizatorzy, którzy owszem, wymagają od siebie dużo, ale tak samo ustawiają innych i to się może nie podobać. Pożądana cecha to perfekcja, czyli jeżeli chcesz, to bądź sobie perfekcyjny, rób swoje, rób to dobrze, ale po pierwsze nie narzucaj innym swoich jakby porządków, a po drugie można perfekcyjnie wykonywać swoje zadania, ale nie zawsze trzeba jakby robić, jak to się mówi, żeby był przerost formy nad treścią, czyli nie zawsze potrzebujesz do tego nienagannego porządku. Perfekcja też nie zawsze zakłada, że musi w tym wszystkim istnieć jakaś logika, jakiś sens. Ważne, żeby to było zrobione perfekcyjnie, żebyś zadbał o to, co ważne, ale nie żeby to było takie napuszone, żeby to był po prostu taki blask dla samego blasku, porządek dla samego porządku, żeby to czemuś służyło, na przykład oddaniu kompletnego dzieła, jakiegoś produktu, na przykład wykonaniu jakichś zadań służbowych czy prywatnych, tak żeby tutaj nikt nie mógł ci zarzucić, że wykonałeś coś źle, natomiast bez takiego sztucznego właśnie porządkowania. No i w tej sytuacji jaki potencjał starania. Czyli możesz podjąć tutaj starania, aby na przykład właśnie uporządkować te rzeczy w Twoim życiu, które na przykład do tej pory niekoniecznie były uporządkowane. Możesz podjąć starania, żeby kogoś tutaj zaprząc do roboty, żeby ktoś zaczął również na przykład sprzątać po sobie, mieć porządek w papierach. To uporządkowanie może naprawdę przybierać rozmaite formy, natomiast może na Twoich staraniach się skończyć i tu musisz się zastanowić, czy warto w ogóle kruszyć kopię, czy nie lepiej skupić się na tym, żeby samemu wykonywać dobrze swoje obowiązki, no perfekcyjnie, nieperfekcyjnie, bo czasami po prostu nie da się zrobić czegoś super perfekcyjnie, ale ważne, żeby było wykonane. Też nie wszystkie czynności świata wymagają perfekcji. Niektóre po prostu muszą być wykonane, żeby po prostu to było zrobione. Z jakiegoś powodu jest to potrzeba taka praktyczna, a nie potrzeba estetyczna. Ktoś na przykład ma napalić w kominku, to tutaj ważne jest to, żeby rozniecić ogień, a nie żeby perfekcyjnie poukładać drewienka. Więc to jest mniej więcej ten rodzaj sytuacji. Dobrze. I patrzymy następną opcję, czyli tutaj po przekątnej. No tutaj, kochani, mamy ciekawą sytuację. Cecha niepożądana, zachowanie niepożądane, no to ten demon. Niech was coś nie podkusi. Jak to się mówi, niech was licho nie podkusi, żeby na przykład gdzieś postawić jakieś duże pieniądze, zainwestować w ciemno, pójść na jakąś zakrapianą imprezę i stracić kontrolę, dać się wmanewrować w jakąś dziwną, nielegalną na przykład sytuację, potencjalnie na przykład nielegalną bądź niemoralną, dać się wmanewrować w coś, co na przykład mogłoby się zakończyć dla was źle, a jest jakimś takim pokazem brawury, że wy potraficie, że jesteście od innych lepsi, jakby ktoś wam chciał, jak to się mówi, zagrać na ambicji i w was właśnie taki demon by wstąpił, że jak to ja tutaj pokażę, udowodnię, ale byłoby to coś dla was niebezpiecznego, lepiej odstąpić. Lepiej już niech to będzie ta tak zwana ujma na honorze, ale lepiej od tego odstąpić, nie dać się sprowokować. Cecha pożądana, unikać niebezpieczeństw. Unikać potencjalnych zagrożeń, niebezpieczeństw, przewidywać konsekwencje swoich działań, mieć taką właśnie wyobraźnię, że to może się źle skończyć, że czyhają na mnie takie, a nie inne potencjalne niebezpieczeństwa. Czyli właśnie wszelka jakaś tam brawura, tak zwana pokazówka, no tutaj odpada. No i cóż, potencjalny rezultat to starania. Więc ja bym powiedziała, że tutaj jak nie zachowacie się brawurowo, jak
nie zrobicie czegoś takiego, co by tutaj innych mogło zaszokować, wbić w podłogę, to na przykład swój cel możecie osiągać dłużej, powiedzmy. Więcej starań Was to będzie kosztowało, ale to będą starania takie bezpieczne. Przykładowo, ktoś tutaj stara się o poklask w grupie, no więc stara się właśnie pokazać, jaki to nie jest kozak, że tu na przykład będzie się wspinał na jakąś tam wieżę, tutaj będzie na przykład skakał rowerem z jakiegoś tam muru i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście podaję w tym momencie tylko takie przykładziki, bo to mogą być tysiące innych spraw zupełnie, ale będzie chciał się wkupić w łaski grupy, no to pokaże, jaki jest kozak. Na przykład weźmie narkotyki tylko po to, żeby właśnie tutaj ludzie go zaakceptowali. Więc lepiej tego unikać, bo to się może skończyć źle, to się może skończyć wypadkiem, to się może skończyć problemami zdrowotnymi, to się może skończyć jakimiś kradzieżami, kłopotami finansowymi, dużą stratą. Więc lepiej po prostu podjąć starania. Lepiej, żeby te Wasze starania były rozciągnięte w czasie, czyli na przykład spróbować wkupić się w grupę poprzez to, że jesteśmy fajnymi ludźmi i codziennie na przykład z kimś rozmawiamy na ciekawe tematy, dajemy siebie poznać, ale z drugiej strony tu akurat by się trzeba było zastanowić, czy ta grupa, skoro ona wymaga od Was jakiejś takiej brawury, czy robienia czegoś, co jest nie do końca na przykład moralne, nie do końca zgodne z prawem, czy faktycznie macie takie aspiracje, żeby na przykład do tej grupy uderzać. No to tu już każdy musi sobie to rozważyć we własnym zakresie. No i ostatnia opcja po przekątnej w ten sposób, cecha niepożądana, uporządkowanie, to jest, wiecie co, mówi się, że diabeł tkwi w szczegółach, czyli czasami im bardziej pragniemy, żeby coś było zrobione jak należy, no to tym bardziej właśnie to idzie w drugą stronę. Więc porządek musi być, porządek jest potrzebny, ale nie taki, wiecie, nadmierny porządek, takie szukanie dziury w całym, na przykład gdzieś tam nadmierne stosowanie przepisów, czyli nadinterpretacja tak zwana. I ja Wam to też podam na klasycznym przykładzie. Cechą niepożądaną jest tutaj uporządkowanie, dlatego że na przykład ktoś może być takim ostrożnym kierowcą, który stosuje się do wszelkich znaków, wszelkich wytycznych, czyli jak jest ograniczenie do 30, jedzie 30 na godzinę. Pomimo tego, że nic mu nie stoi na przeszkodzie, żeby jechać więcej i tamuje ruch za sobą. No i tutaj stwarza wbrew pozorom niebezpieczeństwo dla siebie oraz dla innych, więc jak ktoś chce być taki czasami hiperpoprawny, no to niestety, ale stwarza niebezpieczeństwo. To jest tak, jak gdybyście na przykład byli w jakimś płonącym budynku i tu się trzeba szybko ewakuować i to nie ma co się zastanawiać, tylko każdy bierze co ma pod ręką i po prostu ucieka, bo za chwilę ten budynek na przykład się zawali, a tu ktoś przychodzi i chwilę, tu najpierw proszę mi się ustawić pod ścianą, kolejno odlicz i procedury muszą być zachowane, czyli taki typ służbisty. I te karty tu pokazują, że właśnie jak tak za bardzo w sposób służbistowski będziemy podchodzić do pewnych rzeczy, to możemy stwarzać dla siebie bądź dla innych niebezpieczeństwo. Więc to będzie cecha pożądana, aby dostrzegać te potencjalne niebezpieczeństwa, no i starać się je niwelować. I tutaj potencjał sytuacji obserwacja. Czyli możemy zaobserwować właśnie takie płaszczyzny naszego życia, gdzie my jesteśmy zanadto uporządkowani. To też może być na przykład w kwestiach miłosnych. Ktoś ma jakieś tam, powiedzmy, swoje wymagania i ani milimetr nie chce zejść poniżej. Pojawia się jakiś fajny człowiek na jego drodze, a my patrzymy na niego i przykładamy do niego te swoje kategorie, go jakoś tam próbujemy zaszufladkować, uporządkować. Ten człowiek gdzieś tam się wymyka naszym klasyfikacjom, więc z góry skazujemy go na przegraną. Po prostu odrzucamy takiego kandydata, kandydatkę. No i tutaj rodzi się niebezpieczeństwo, że pozostaniemy starą panną bądź starym kawalerem. Na przykład, tu już mówię tak na wesoło, ale chciałam, żebyście mieli pewne porównanie po prostu. Więc tutaj no, możecie sami wyciągnąć wnioski, po prostu dojść do pewnych obserwacji, że niektóre typy porządków w naszym życiu po prostu się nie sprawdzają. To są takie surowe, suche zasady,
A życie jest życiem i nie zawsze te suche zasady da się dopasować po prostu do naszego życia. Są sytuacje niekonwencjonalne, są sytuacje ekstremalne, które po prostu wymagają innego zachowania się. I nikt was za to nie będzie winił, że w sytuacji na przykład, która wam zagraża, wy po prostu nie stosujecie się do reguł, tylko uciekacie po prostu z zagrożonego miejsca. To jest zupełnie naturalne. No, także tak to nam tutaj wyszło. No, myślę, że coś sensownego się pokazało, więc dajcie znać, jak wam się to podobało, czy w ogóle podobają wam się tego typu wróżby, bo część osób już się wypowiedziała, myślę, że się przyjęło, ale zawsze warto zapytać. No i oczywiście, jeżeli wam się podobało, to zachęcam do subskrypcji, zachęcam do dania łapki w górę, dlatego że dla mnie to są też takie narzędzia diagnostyczne, pozwalające mi stwierdzić, czy po prostu to, co robię, spotyka się z pozytywnym odzewem. Więc dziękuję wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam was. Do zobaczenia, do usłyszenia.